Czego Biblia uczy mnie w Pieśni nad Pieśniami, 8 rozdział, werset 7. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe swoje bogactwo, całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Pochodząca od Boga miłość nie jest nigdy ulotnym, przemijalnym uczuciem. Pochodząca od Boga miłość w ogóle nie jest uczuciem. Wręcz przeciwnie, jest trwała i stawia czoła wszystkim przeciwnościom, bo miłość nie jest uczuciem. Wielkie wody w tym wersecie z Pieśni nad Pieśniami, 8 rozdział, 7 werset, w tym fragmencie kojarzą nam się słusznie z problemami, utrapieniami i cierpieniami. Czasami zwalają się przez nas z całą mocą i kładą się wielkim ciężarem na naszych sercach. Przez takie okoliczności miłość wystawiona jest na poważną, najpoważniejszą próbę. Czy nie było tak w przypadku Pana Jezusa Chrystusa, gdy w śmiertelnym boju modlił się w ogrodzie Getsemane? Przed oczyma Jego duszy stała niepojęta głębia cierpień, które miały dotknąć Go na krzyżu, ale jeszcze bardziej to, że miał mieć styczność z grzechem i sam stać się uczynionym grzechem. Bo same cierpienia, choć istotne, to przy tym, że święty miał mieć kontakt z grzechem, były znacznie mniejszą dolegliwością. Myśląc o tym, że zostanie przez Boga uczyniony grzechem i opuszczony przez Niego, począł się niepokoić i trwożyć, jak mówi nam Ewangelia Marka 14, rozdział 33, werset. Tak wielkie było Jego utrapienie. I jednak chociaż te potężne fale i nawałnice Bożego gniewu smagały naszego Zbawiciela, gdy wisiał na krzyżu, to nie były w stanie zgasić Jego miłości, jak mówi Psalm 42, werset 8. On uwielbił Boga i oddał za nas swoje życie. Psalm 42, werset 8. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Tak, Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa uwielbił siebie. Pan Jezus Chrystus uwielbił Boga i oddał za nas swoje życie. Uczymy się tutaj czegoś więcej. Miłość nie jest przekupna. Miłość nie jest uczuciem i nie jest miłość przekupna. Nawet najlepsza oferta nie byłaby w stanie nic u niej osiągnąć, ponieważ istotą miłości jest, jej nadrzędną cechą jest jej dobrowolność. Tak, miłość jest dobrowolna. Nie ma czegoś takiego jak wymuszona miłość. Wymuszona miłość nie jest miłością. Tak więc żaden człowiek nie jest w stanie kupić sobie Bożej miłości, ile też by się nie wysilał. Nie, Bóg nie miłuje człowieka dla jego ludzkich, rzekomych, dobrych uczynków. Wszystkie nasze dobre uczynki są jak szata splugawiona, jak opatrunek już po odsączeniu ran z ran ropy, taki zgniły, przegnity. Takie coś, co jest wyjątkowo splugawione, jak mówi Izajasz, szata splugawiona. Więc nasze dobre uczynki nic tu nie pomogą. Nie, Bóg nie miłuje człowieka dla ludzkich rzekomych dobrych uczynków, ani dlatego, żeby człowiek zasługiwał na jego miłość, lecz wyłącznie dlatego, że Bóg, On sam jest miłością, jak mówi pierwszy list Jana, 4 rozdział, 10 werset. Jakże cudowna jest ta Boża miłość, chociaż nie jesteśmy w stanie jej zgłębić, to w przyszłości jako odkupieni Pana, jako ci, którzy miłują,
gdyż On ich wpierw umiłował. Będziemy ją podziwiać i radować się nią na wieki. Więc czy skorzystałeś już z tej Bożej miłości? Czy Pan Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem? Czy uwierzyłeś Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli nie uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa i taki odejdziesz z tej ziemi, niewierzący, choć być może religijnie praktykujący, to na wieki pójdziesz do jeziora ognia i siarki, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Ale jest dobra nowina dla ciebie. Mimo że zasłużyłeś na to, żeby pójść do jeziora ognia i siarki, to Bóg ofiarował Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkie twoje grzechy. Więc wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa. Przestań wierzyć sobie, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą ognia wiecznego.